Po środku jasnej planszy znajduje się tytuł serii Polskie innowacje, krok w przyszłość. Powyżej napis Edycja 2019. Na kolejnej planszy jest tytuł filmu Biofilia, czyli Więcej natury w otoczeniu. Materiał opowiada o projekcie Innowacyjne mobilne moduły z wbudowanym systemem ogrodu wertykalnego zrealizowanym przez warszawską firmę 4Nature System Wertykalni. O przedsięwzięciu wspartym z programu Inteligentny Rozwój opowiada Beata Dziedzic, CTO firmy 4Nature System Wertykalni. Na końcu filmu pojawia się plansza zawierająca logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. Poniżej jest informacja. Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Zajmujemy się wprowadzaniem natury do przestrzeni pracy, poprawiając akustykę, czystość, wilgotność powietrza oraz wpływając pozytywnie na samopoczucie, kreatywność i produktywność pracujących tam ludzi. Rozwijamy innowacyjny pomysł zieleni systemowej, m.in. ogrodów wertykalnych, oparty na inteligentnym sterowaniu z wykorzystaniem technologii Internet of Things oraz Machine Learning. Technologia ta umożliwia wprowadzenie maksymalnej ilości roślin przy minimum pięciokrotnie niższych kosztach utrzymania niż tradycyjny system zieleni punktowej, czyli standardowych donic. Sam system składa się z pojedynczych modułów, dzięki czemu jest bardzo elastyczny i łatwy w projektowaniu dla architektów oraz późniejszej aranżacji. Każdy moduł składa się z czterech kieszeni, każda kieszeń onawadniana jest odrębnie. Realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa m.in. dzięki funduszom strukturalnym.